Ze względu na epidemię nowego koronawirusa wszyscy jesteśmy żywo zainteresowani wirusami. Myślę, że to dobra okazja, żeby wrócić do podstaw. Czym właściwie są wirusy? Jak wyglądają? Jak się namnażają? Jakie są etapy ich cyklu życiowego? Odpowiedzmy sobie na te pytania przy okazji przyglądając się naszemu nowemu koronawirusowi SARS-CoV-2. Zapraszam do nowej miniserii Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Kiedy przychodzi do opowiadania o wirusach, prędzej czy później padnie fundamentalne, sakramentalne pytanie, czy wirus jest organizmem żywym. Jedni powiedzą tak, inni powiedzą nie. Ja zamiast próbować odpowiedzieć na to pytanie tak, nie, opowiem wam troszeczkę o wirusach i sami zadecydujecie, czy uważacie, że to jest organizm żywy, czy nieżywy, bo tak naprawdę najważniejsze są nie nazwy, etykietki i definicje. Najważniejsze są fakty biologiczne, więc zobaczmy, co to właściwie jest wirus i porównamy go za chwileczkę z jakąś prostą formą życia. Więc przede wszystkim tak, co to jest wirus? Wirus to jest forma materii biologicznej, to można na pewno powiedzieć. On się składa z tej samej materii biologicznej, z której wszystkie organizmy żywe. Jego rdzeniem, takim fundamentalnym składnikiem wirusa jest cząsteczka materiału genetycznego. Genom. Wirus ma swój genom. I ten genom jest otoczony otoczką. W minimalnej wersji jest to otoczka białkowa, więc składa się z białek, z tych samych związków, z których składają się również komórki ludzkie, roślinne, bakteryjne i wszystkie inne. Więc w minimalnej wersji mamy po prostu cząsteczkę materiału genetycznego otoczoną płaszczykiem białkowym. I to jest w zasadzie tyle. Teraz porównajmy to z jakąś najprostszą formą na pewno życia, czegoś, o czym zawsze mówiliśmy, że jest organizmem żywym, z komórką bakteryjną. Jak wygląda to porównanie? Więc czym jest komórka bakteryjna? No to też jest otoczka. Mamy otoczkę lipidową, taką dość, najprościej mówiąc, tłuszczową. Wokół tego zwykle mamy też jakąś ścianę komórkową, ale w każdym razie mamy też woreczek. W środku niego znajduje się, owszem, cząstka materiału genetycznego, DNA. Natomiast co tam się dzieje? Wewnątrz komórki bakteryjnej stale dochodzi do olbrzymiej liczby kontrolowanych na różne sposoby reakcji chemicznych. Tam zachodzi po prostu metabolizm. Komórka bakteryjna stale na bieżąco dba o swoje przeżycie. Na przykład w jaki sposób? Na przykład przyswajając pokarm. Przypuśćmy, że nasza komórka bakteryjna żywi się jakimiś węglowodanami. Więc przyswaja te węglowodany, wpuszcza je do wnętrza swojej komórki zwykle aktywnie, czyli musi włożyć pewną energię, żeby część błony wniknęła do środka. To potem musi zostać zamknięte i zaleczone. Później do tego muszą dolecieć, dopłynąć enzymy, które trawią, tną, rozbijają te cząsteczki na mniejsze składowe. Następuje trawienie. Tym się zajmują enzymy, czyli wyspecjalizowana grupa białek. Następnie z tych elementów składowych coś musi zostać zbudowane, a więc komórka bakteryjna i każda zresztą inna nieustannie produkuje dziesiątki i setki związków chemicznych. Aminokwasy, z tych aminokwasów peptydy, a później białka, cukry, z nich węglowodany. Krótko mówiąc, wewnątrz komórki, każdej żywej komórki dochodzi do setek tysięcy różnych reakcji chemicznych stale na bieżąco i do tego potrzebna jest energia. Temu odpowiada złożoność genomu. Najprostszy znany obecnie genom bakteryjny, bakterii Mycoplasma genitalium, składa się z około 480 genów. Każdy gen to jest przepis na białko. Mamy więc około 480, około 500 przepisów na białka. Co to znaczy? No cóż to są za białka? No te, o których mówiłem. Białka strukturalne, zanurzone w błonie, budujące jakąś witkę, jeżeli ta bakteria ma witkę. Enzymy przeprowadzające reakcje chemiczne. Setki, setki białek potrzebnych do ciągłego funkcjonowania. Teraz, jakiej wielkości jest typowy genom wirusa? No cóż, wirus grypy, zależnie od szczepu, ma od 10 do 14 genów. To są tylko te geny tak naprawdę potrzebne mu do skopiowania siebie, a wirusy tak naprawdę polegają w dużym stopniu na związkach i strukturach
znajdujących się w komórce gospodarza, więc tylko niektóre z tych genów i geny kodujące białka swojej własnej otoczki. Różnymi dodatkowymi bonusami dającymi tym wirusom różnego rodzaju dodatkową funkcjonalność. Tak czy inaczej, zwróćcie uwagę, kilkanaście genów. I to nie ma bezpośredniego związku ze stopniem niebezpieczeństwa wirusa czy przebiegu infekcji. Na przykład wirus HIV odpowiedzialny za AIDS składa się, zawiera zaledwie 9 genów. Nowy koronawirus, o którym będę w tej miniserii sporo mówił, ma około 10 genów. Jego genom jest cały czas jeszcze poznawany, ale jest to około 10 genów. I to już jest w pełni funkcjonalna jednostka. Porównajmy to, powtarzam, z bakterią, najprostszą znaną bakterią, która ma tych genów około 500. Więc na tym polega ta fundamentalna różnica. Komórka, czy bakteryjna, czy ludzka, czy pierwotniacza, czy roślinna, czy komórka ciała grzyba, jest jednostką funkcjonalną stale przeprowadzającą różnego rodzaju reakcje metaboliczne. Jedna cząstka wirusa, czyli tak zwany wirion, nie. Wirion jest w zasadzie pasywny. W tym momencie w środowisku wokół mnie, w powietrzu, w wodzie, na powierzchni mojego ciała znajdują się setki, tysiące, miliony, miliardy, miliardy, miliardów wirionów i one się pasywnie unoszą w ośrodku. One nie mają jeszcze żadnej formy aktywności. To zresztą wyjaśnia to, że pozostawione całkowicie same w sobie, te wirusy po pewnym czasie tracą swoją funkcjonalność. Nie są już zakaźne. One się degenerują, one nie podtrzymują na bieżąco swojej własnej struktury. Wirusowi, aby cokolwiek się wydarzyło, potrzebna jest komórka gospodarza. Jaki to jest gospodarz, nawiasem mówiąc, absolutnie wszystkie komórki żywe występujące na tej planecie mogą być gospodarzem dla jakiegoś wirusa. Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów, ICTV, wyróżnia obecnie około 5,5 tysiąca odnotowanych gatunków wirusa. To jest jednak tylko wierzchołek góry lodowej i szacuje się, że tych rodzajów wirusów mogą być nawet nie tysiące i setki tysięcy, ale miliony, spokojnie miliony różnych rodzajów wirusów. Atakujące bakterie, pierwotniaki, grzyby, rośliny, zwierzęta, wykazujące najróżniejszą specyficzność, różne tkanki, różne objawy. Większość, i to już wiemy dzisiaj na pewno, zdecydowana większość wirusów, po pierwsze, obmywających mnie w tym momencie, nie jest w stanie się do mnie przyczepić, wejść do moich komórek i u mnie się namnożyć, bo są to na przykład wirusy roślinne albo bakteryjne, ale też nawet jak wnikną i namnożą się, nie wywołują żadnych objawów. Cały czas w naszych komórkach dochodzi do namnażania się tysięcy różnych wirusów. W większości przypadków, w zdecydowanej większości, nie wiąże się to z żadnymi negatywnymi skutkami dla organizmu. Te wirusy po prostu podkradają nam troszeczkę naszej energii, zmuszając nasze komórki do produkowania swoich kopii. I tak wygląda w pierwszym przybliżeniu różnica pomiędzy wirusami, a tym wszystkim, co zawsze rysujemy na drzewie organizmów żywych, czyli bakteriami, protistami, czyli pierwotniakami, grzybami, roślinami i zwierzętami. Aby jeszcze troszeczkę lepiej zrozumieć, czym jest wirus i już jak konkretnie on działa, jak dochodzi do mechanizmu infekcji, przyjrzyjmy się teraz pięciu podstawowym fazom cyklu życia, jeśli tak można powiedzieć, cyklu namnażania się wirusa. Te pięć etapów to przyczepienie się do jakiejś komórki, czyli adsorpcja, wniknięcie do wnętrza tej komórki, namnożenie, czyli skopiowanie swojego materiału genetycznego i wyprodukowanie na jego podstawie wszystkich białek, z których ten wirus się składa, a następnie zmontowanie na tej podstawie jednej cząsteczki wirusa lub więcej, czyli wirionu bądź wirionów i wydostanie się z komórki. Zwróćcie też przy okazji uwagę, że pomiędzy pierwszym i piątym etapem to są wszystko formy aktywności, odbywające się na barkach aktywności jakiegoś organizmu życiowego, dzięki jego zasobom energetycznym, a w międzyczasie ten wirus unosi się pasywnie w środowisku. Zacznijmy teraz od etapu pierwszego. I na tym pierwszym etapie, na etapie adsorpcji, zrozumiemy, jak działa wirus i jakie są uwarunkowania medyczne wirusów. Jak już wspominałem, wirus ma czasami większą, czasami mniejszą, ale zawsze ma jakąś specyficzność. Nigdy nie jest tak, że wirus może przyczepić się do dowolnej komórki, wniknąć do niej i namnożyć się. Nie. Na powierzchni wirusa, na powierzchni kapsydu, czyli tej białkowej części wirusa, zawsze znajduje się jakieś białko,
z punktu widzenia tego wirusa można powiedzieć, że jest receptorem, które wykazuje powinowactwo. Ono odpowiada kształtem, ono odpowiada układem ładunków. W każdym razie wykazuje powinowactwo, chce się wiązać z jakimś białkiem występującym na powierzchni jakiejś innej komórki. Zresztą nie tylko białkiem, to mogą być inne cząsteczki. Tak czy inaczej, zawsze jest jakaś cząsteczka, z którą ten wirus potrafi się łączyć. Przykładowo, wirus opryszczki, wywołujący zwykłą opryszczkę, wiąże się z cząsteczką zwaną nektyną. To jest białko występujące w komórkach ludzkich, odpowiadające za wiązanie się pomiędzy sąsiednimi komórkami. Czyli nektyna jest jednym z białek odpowiadających za to, że sąsiednie komórki trzymają się ze sobą ściśle. Komunikacja międzykomórkowa. No więc wirus opryszczki ma na swojej powierzchni białko zdolne do łączenia się z nektyną. Wirus wścieklizny, wywołujący wściekliznę, wiąże się z białkami występującymi tylko na powierzchni neuronów. W związku z czym infekcja wirusem opryszczki, wirusem wścieklizny, chociaż zaczyna się na peryferiach, może być to na przykład po ugryzieniu w nogę, ślady tej infekcji pojawiają się dużo, dużo, dużo później, dlatego że ten wirus jest w stanie tylko przeskakiwać pomiędzy neuronami, z neuronu na neuron. Nowy koronawirus SARS-CoV-2, którego ja w tej miniserii będę po prostu nazywał nowym koronawirusem, łączy się z białkiem o nazwie ACE2. AC2. To jest z kolei białko występujące na powierzchni różnych rodzajów komórek ciała ludzkiego, związane z utrzymywaniem stężenia niektórych jonów w organizmie. To się też potem będzie wiązało choćby z ciśnieniem krwi. Tak czy inaczej, jest pewien taki system występujący w organizmie ludzkim, który jest inicjowany przez stężenia jonów występujące w różnych komórkach organizmu. I białko ACE2 bierze udział w tym właśnie systemie. W momencie, w którym nastąpi już połączenie się wirusa z powierzchnią danej komórki, przez ten receptor zostaje on wpuszczony do środka lub się do środka włamuje. I tutaj są różne strategie. Niektóre wirusy posiadają cząsteczki również na swojej powierzchni ułatwiające to. Na przykład wirus HIV posiada białka sprawiające, że błona zostaje rozsunięta i wirusowi łatwiej jest wniknąć do środka. Inne wirusy polegają całkowicie na własnych systemach wpuklania błony przez daną komórkę. Tak czy inaczej następuje wejście do środka komórki. Tutaj dochodzi do etapu trzeciego, czyli do tego zasadniczego etapu skopiowania. I to zależy już od tego, z jakiego rodzaju wirusem mamy do czynienia. Wspominałem o tym, że wirusy posiadają normalne cząsteczki materiału genetycznego i rzeczywiście tak jest. Natomiast występują one w dwóch różnych postaciach, DNA i RNA. Tutaj błyskawiczna powtórka z genetyki, jak działa genetyka. W organizmie takim jak człowiek, właściwie we wszystkich normalnych organizmach, informacja genetyczna zapisana jest w cząsteczce DNA. Tymczasem to DNA zostaje skopiowane początkowo na cząsteczkę RNA. To jest bardzo podobny związek, tworzy bardzo podobne polimery, różni się nieznacznie chemicznie. I dopiero na podstawie tego RNA tworzone są białka w strukturach zwanych rybosomami. Tak czy inaczej, tę samą informację genetyczną można zapisać w DNA i w naszych komórkach DNA występuje tylko w jądrze komórkowym, albo w RNA. I to RNA trafia do cytoplazmy, do reszty komórki i tam na jego podstawie tworzone są białka. Wirusy występują w tych dwóch zasadniczych postaciach. Są to albo DNA wirusy, albo RNA wirusy. I zależnie od tego dalsze ich losy są już nieco inne. Zwróćcie uwagę, że DNA jest kopiowane w jądrze. W związku z czym DNA wirus musi wprowadzić swoją cząsteczkę DNA do środka jądra, a czasami wręcz musi poczekać na to, aż ta komórka się podzieli i pasożytować na mechanizmie podziału komórki. To DNA wirusa, które trafia do jądra, zachowuje się troszkę jak taki dodatkowy chromosom do pewnego stopnia i jest kopiowane razem z pozostałymi cząsteczkami materiału genetycznego gospodarza. RNA wirusy, a należy do nich choćby nowy koronawirus, mają troszeczkę łatwiej, dlatego że RNA występuje również w cytoplazmie, w większej, w tej głównej części objętości komórki, w związku z czym, jeżeli znajdzie się tam dodatkowa cząsteczka RNA, to może do niej podskoczyć jakiś rybosom i zacząć ją odczytywać. Jeżeli to RNA dobrze udaje taką cząsteczkę RNA naturalnie występującą w komórce gospodarza, służącą do odczytu, czyli tak zwane mRNA, to po prostu może dojść do jego odczytu.
czyli do jego translacji, do zbudowania na jego podstawie białek. I koronawirus ma taką właśnie metodę postępowania. Zostaje wrzucony do środka i ta cząsteczka jest w tym momencie odczytywana. Co się dokładnie dzieje, opowiem w następnym odcinku, na którym przyjrzymy się już konkretnie koronawirusowi. Tak czy inaczej, musi dojść do dwóch rzeczy. Musi zostać skopiowana ta cząstka materiału genetycznego i muszą zostać na jej podstawie wyprodukowane wszystkie białka składające się na ten wirion. Potem dochodzi do etapu czwartego, ten wirion zostaje zmontowany, składają się ze sobą te cząsteczki. Czasami są do tego potrzebni pewni pomocnicy, których ten wirus musi sam sobie wyprodukować. Czasami te cząsteczki po prostu spontanicznie składają się ze sobą dzięki odpowiednio dopasowanym do siebie, można by powiedzieć, wypustkom. Tak czy inaczej, w pewnym momencie ten wirion jest gotowy i zostaje usunięty z komórki, zwykle dzięki naturalnym, czasami troszkę tylko pobudzonym mechanizmom uwalniania cząsteczek z komórki i tyle. I tu zaczyna się nowy etap, czyli ten wirion może dalej wędrować, dalej się namnażać. Tak wygląda w błyskawicznym skrócie cykl życiowy wirusa. Mam nadzieję, że teraz jest już całkowicie jasne, czym ten wirus jest i w czym przypomina pozostałe w pełnym tego słowa znaczeniu organizmy żywe, a w czym jest jednak czymś troszeczkę innym. W następnym odcinku przyjrzymy się nowemu koronawirusowi SARS-CoV-2. Przyjrzymy się dokładnie, z jakich jest zbudowany białek, jaką ma strukturę i opowiem troszeczkę o tym, co z tego wynika, jakie z tego wynikają jego cechy. A później przyjrzymy się czemuś troszeczkę innemu. Siądziemy sobie przy komputerze i zachęcę Was do tego, abyśmy korzystając z wszystkich samych rzeczy dostępnych legalnie, darmowo w internecie i z normalnego, powszechnie dostępnego oprogramowania spróbowali sami na własną rękę pobawić się troszeczkę genomem tego nowego wirusa. Odczytamy go, zinterpretujemy go, pobawimy się nim troszeczkę korzystając z różnego rodzaju narzędzi. Mam więc nadzieję, że spotkamy się w następnych filmach i razem ze mną pobawicie się troszeczkę dostępnymi różnego rodzaju narzędziami służącymi do, no cóż, no, analizy genetycznej. Będziemy szli krok po kroku, coraz lepiej poznając nowego koronawirusa, a wraz z nim wirusy jako takie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.